wszystko, co nasze, Polsce oddamy. Tym słowom harcerskiego hymnu druh Stanisław Dykta wierny był przez całe życie. Trudno przy tym wyobrazić sobie siemianowickie harcerstwo bez niego, a związał się z nim jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej. W okresie tym u boku starszej kadry instruktorskiej wyrosło grono młodych, ambitnych, zdolnych instruktorów, z którego najlepiej pamiętani są druhowie: Józef Skrzek, Stanisław Dykta, Felix Drenda, Jan Mitręga i Edmund Iwanecki. Okres pięknych imprez oraz owocnej pracy drużyny kończy się wraz z nadchodzącą zawieruchą wojenną. Wtedy to młodzieńcza przygoda zaczęła zamieniać się w niebezpieczny obowiązek. Była to ostatnia zbiórka, parę dni ostatnich przed wojną. Tą zbiórkę prowadził harcmistrz Józef Skrzek. Zwrócił się do nas z takimi słowami: druhny, druhowie, czekają na nas bardzo, bardzo ciężkie czasy. Czasy, które wymagać będą ofiary krwi, a może i ofiary życia. Nadszedł czas walki. Członkowie naszej drużyny biorą udział w kampanii wrześniowej. Druh Dykta zgłasza się ochotniczo do 11 Pułku Piechoty w Tarnowskich Górach i bierze udział w wojnie obronnej. Powojenne życie harcerskie zaczęło się w Michałkowicach już 2 miesiące po zakończeniu wojny. W lipcu 1945 roku grupa przedwojennej kadry organizuje nową drużynę jako kontynuację harcerstwa przedwojennego. Dla uczczenia bohatera czasu okupacji, wzorowego członka naszej przedwojennej drużyny, nowa otrzymuje imię harcmistrza Józefa Skrzeka. Ludzie garnęli do tego. Pamiętało się, że była wojna i harcerze już w tej wojnie brali udział. I drużyna harcerska, która została założona w 1945 roku, to był ciąg dalszy drużyny harcerskiej przedwojennej. W atmosferze entuzjazmu i radości z odzyskanej wolności organizacja drużyny przebiegała wyjątkowo sprawnie i szybko. Doświadczona kadra przedwojenna na czele z druhem Stasiem Dyktą jako drużynowym o wyjątkowym talencie organizatorskim potrafiła szybko tchnąć w odrodzoną strukturę, pełnię życia. Drużyna od razu została zauważona przez środowisko. Ruszyła praca szkoleniowa wśród młodego na Rybku, ruszyły wycieczki i imprezy harcerskie. Można się zastanowić, dlaczego taka duża ilość młodzieży garnęła się do harcerstwa. Właśnie patriotyzm, poza tym umiejętność prowadzenia drużyny przez właśnie drucha Staśka, bo Stasiek wszyscy mu mówili po śląsku, Stasiek Dykta. Już w listopadzie drużyna otrzymała stałą harcówkę w tutejszym zameczku w parku. Skromne 2 pomieszczenia, dzięki typowo harcerskiej pomysłowości i talentom, stworzyły przytulną siedzibę, która szybko nabrała specyficznego, niezapomnianego uroku. Ale oto nadchodzi rok 1950, kładący się cieniem na życie harcerstwa. Odgórnymi decyzjami władz państwowych Związek Harcerstwa Polskiego, korzeniami związany ze skautingiem, zamieniono na nowy związek, nazwany Organizacją Harcerską, kierowany politycznie i odcinający się od tradycji z prawdziwie harcerskimi korzeniami. T.
Ten smutny czas letargu prawdziwego harcerstwa trwał do październikowych przemian w 1956 roku. Wtedy to na nowo powołano Związek Harcerstwa Polskiego i znowu w pełni odżywa nasza drużyna. Wraca dawna kadra z wzorowym drużynowym druhem dyktą, wracają dawni młodzi druhowie oraz wraca entuzjazm i zapał do pracy. To był rok 56, kiedy to Gomułka doszedł do władzy, harcerstwo zostało reaktywowane. Pierwsza zbiórka w tym okresie odbyła się właśnie u nas w domu, dlatego mówię, że harcerstwo przyszło do mnie. Wtedy zostały role podzielone, druh dykta został drużynowym, wyznaczone funkcje przybocznych, ojciec został opiekunem. Już rok później na szkolnym podwórku w miejscu starej wyrasta nowa harcówka. Choć nadal drewniana, to jednak ładniejsza od poprzedniej. Życie harcerskie rusza znów pełną parą. Początek lat 60. to okres zacieśniającej się współpracy męskiej drużyny imienia harcmistrza Józefa Skrzeka z drużyną żeńską imienia Emilii Plater. Współpraca ta doprowadziła ostatecznie do utworzenia oficjalnie drugiego szczepu harcerskiego imienia harcmistrza Józefa Skrzeka w Michałkowicach, w skład którego weszła również drużyna żeńska imienia Marii Kili-Skłodowskiej. Komendantem szczepu zostaje niestrudzony harcmistrz Stanisław Dykta, a pierwszym wspólnym obozem harcerek i harcerzy jest obóz górski w Krościenku w 1961 roku. Przede wszystkim organizował piękne wycieczki, piękne obozy, uczył życia takiego, które po prostu było ciekawe wtedy dla młodych ludzi. Przez te obozy, przez te wycieczki młodzież zwiedziła bardzo wiele zakątków naszego kraju, począwszy od gór, poprzez Polskę Centralną, Pomorze, bo i tam mieliśmy obozy. Czyli przede wszystkim krajoznawczym jakimś takim zainteresowaniem młodzieży imponował. Obozy. Coś fantastycznego. Ja w pierwszym obozie w Kokotku byłem. Wszystko harcerze robili sami. Brama wejściowa, prycze. Nikt nie przygotowywał obozu. Myśmy przyjeżdżali do leśniczego posłomy, do sienników. Prycze żeśmy zrobili, rozbijali namioty oczywiście. Uczył nas, jak budować bramy, jak budować latrynę, jak wykopać stół do jedzenia, jadalnię, jak zbudować kuchnię. Mało to, jak gotować w tej kuchni. I to wszystko cementowało tą grupę i to pociągało. On umiał zorganizować między innymi, jak zdobyć pieniądze. Robiliśmy zabawki drewniane w warsztacie Stasia i te zabawki były sprzedawane. I stąd były, taką metodą można było jakieś pieniądze zdobyć. W harcówce odbywały się co tydzień zbiórki, na których śpiew był na porządku dziennym, bo był to wielki miłośnik śpiewu i też nas uczył nas śpiewać i do dzisiaj ten śpiew został w nas. Thank you.
nie tylko uczył nas śpiewu, uczył nas wielu rzeczy, aktorstwa, uczył nas muzyki, sam grywał na wielu instrumentach, na kilku instrumentach grał, pokazywał nam, jak się jasełkę grywa. Szeryf pochodzi od naszego właśnie druga komendanta Stanisława, my go nazwali szeryfem. Szeryf, a można to zrozumieć, że szeryf też tu się jakaś było, nie? Czyli dźwięk szeryf, dźwięk wiśniówki też może być, chociaż to są bezalkoholowe butelki. Drugi druhowie wymyślił to właśnie nasz druh Stasiu. Przede wszystkim, za co go najbardziej cenię, za co mu jestem najbardziej wdzięczny, to jest jego umiejętność przekazywania manualnych zdolności. Uczył nas majsterkowania. Od niego nauczyłem się wbijać gwoździe. Później przy budowie pierwszej naszej harcówki, słynnej, tej drewnianej, która z dwóch części się składała, tam jako 12-13-letni chłopcy skakaliśmy po tych murach niebezpiecznie i wbijaliśmy tam gwoździe, pomagaliśmy ileśmy mogli, tam uczyliśmy się rzemiosła. Jak nasza drużyna wychodziła na miasto, to i musztra, i śpiew był zawsze do pochwalenia. I to wszystko to było widać. I stąd młodzież się tak garnęła. Harcmistrz Stanisław Dykta to godny podziwu fenomen, który prowadził michałkowickie harcerstwo przez całe pół wieku. Od 1945 do 1995 roku, a więc do ostatnich dni życia. Trudno zliczyć ilość kolejnych roczników młodzieży będącej jego wychowankami. Harcerze pamiętają go jako wspaniałego organizatora i komendanta około 60 stałych i wędrownych obozów oraz zimowisk, jako duszę i motor harcerskiego środowiska, dla którego poświęcił swą młodość i całe dorosłe życie. Co było charakterystyczne? Stasiek był zawsze zdyscyplinowany i wymagał dyscypliny od harcerza. Był to człowiek przede wszystkim pracowity, był konsekwentny, był, mogłabym wymieniać bardzo dużo tych jego cech. Przede wszystkim przestrzegał zasad, a jednocześnie pozwalał młodzieży na szaleństwa, które oczywiście były zawsze pod kontrolą. Ale nie tylko był autorytetem i powiedzmy nauczycielem, również budził swoją postawą zaufanie wśród młodzieży. Myśmy nie tylko brali od niego przykład, ale zwracaliśmy się do niego z różnymi problemami, które czy to na obozach, czy w ciągu pracy harcerskiej, w roku harcerskim mieliśmy jakieś problemy, ciągleśmy się do niego zwracali, nigdy nie odmawiał pomocy. Harcmistrz Stanisław Dykta pozostanie niedoścignionym wzorem harcerza i wychowawcy oraz symbolem wielkiej miłości do ojczyzny i naszej śląskiej ziemi. Przypominam sobie pierwszy obóz w 1962 roku, kiedy składałam przyrzeczenie na ręce właśnie ducha Dykty. I pamiętam do dzisiaj jego słowa, kiedy porównywał ojczyznę do matki. Mówił, ojczyzna to jest tak jak matka, ojczyzna ma się jedną, tak jak matkę ma się jedną. To, co człowiek przeżył, tego się nie da zapomnieć. Ile rocznic myśmy obchodzili, takie uroczyste spotkania, to ciągle olbrzymia ilość harcerzy i ciągle jednakowo pięknie śpiewają. Także ja osobiście mogę powiedzieć, wiele zawdzięczam
druhowi Stanisławowi i mam go w serdecznej pamięci i będę pamiętał go do końca swojego życia. Uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 sierpnia 2013 roku parkowi Górnik w Michałkowicach nadano imię drucha Stanisława Dykty.